Piłkarz z Kilobartów, Daniel Cieśla. Witam Państwa i zapraszam na magazyn świąteczny. W naszym programie dzisiaj o meczu czwartej ligi Lewartu Lubartów z MKS Ryki. Czwarta liga rozpoczęła w Lubartowie. Nie na wszystkich boiskach udało się rozegrać spotkania ligowe. Jednak na naszym stadionie, nowym, sztucznym boisku ten mecz się odbył. Zapraszam Państwa teraz na relację z tego spotkania. Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny ze stadionu Mosiru w Lubartowie 25 marca o godzinie 14 na nowo otwartym sztucznym boisku przy ulicy Parkowej. Odbędzie się mecz 17 kolejki 4 Ligi Lubelskiej, w której zespół Lewartu podejmuje drużynę MKS Ryki. Jest to mecz w ramach 17 kolejki, to już powinna być druga kolejka rundy wiosennej, jednak z powodu opadów śniegu większość meczów była odwołana i jest to właściwie inauguracja ligi. Skład Lewartu w bramce: Adrian Parzyszek z numerem drugim, Bartłomiej Marzenda 4, Przemysław Ponurek 8, Arkadiusz Rusinek 9, Dawid Pikul 10, Michał Zuber 11, Karol Bujak 14, Arkadiusz Adamczuk 15, Kamil Piasek, numer 16 Paweł Pęksa i z numerem 19 Adrian Pikul. Trenerem oczywiście naszego zespołu Łukasz Mierzejewski, widzicie Państwo Przemysław Ponurek, nowa twarz w zespole Lewartu, mówiliśmy troszeczkę w naszym programie o transferach. Natomiast jedenastka ruchu Ryki, Paweł Warda, desygnował do gry w bramce: Bartłomiej Kałaska z numerem 3, Paweł Przybysz 5, Paweł Osojca 7, Jakub Wasilewski 10, Bartłomiej Buchak 11, Adrian Kopczyński 13, Bartłomiej Gąska 14, Dominik Szymanek 17, Dawid Osojca 19, Szymon Cieślak i 20, kapitan drużyny Kamil Leonardzik. Tak wygląda jedenastka zespołu gości. Zapowiada się bardzo ciekawy mecz. Jak Państwo widzą, boisko przy Parkowej bardzo dobrze przygotowane, odśnieżone i mogliśmy rozpocząć piłkarską wiosnę na stadionie w Lubartowie. To już są pierwsze sytuacje w meczu. Piłka opuszcza boisko, a zawodnik Paweł Osoja, zdenerwowany tą decyzją arbitra, skomentował ją w sposób nieprawidłowy i mamy pierwsze napomnienie w tym spotkaniu. Ale to skupmy się już na meczu. Oto jest 22 minuta meczu. Świetna akcja Michała Zubera, mija właściwie przeciwników, można powiedzieć, jak tyczki, dogrywa do Dawida Pikula i ten właściwie do pustej bramki pakuje już piłkę po świetnej, fenomenalnej akcji Michała Zubera, więc 1-0 już w 22 minucie. Nie minęła właściwie 60 sekund i mamy kolejną sytuację, tym razem Karol Bujak dogrywa do Michała Zubera. Jak Państwo pamiętają z naszego programu, koledzy z podwórka pewnie tak grali już w najmłodszych latach i teraz świetne zagranie Karola i Michał Zuber strzela dzisiaj swoją pierwszą bramkę, a więc bardzo szybko już po 22 minutach mamy wynik 2-0. W 34 minucie takie niebezpieczne wejście, chociaż tutaj obustronne jak widzimy, ale bardziej uznał sędzia Paweł Pęksa, był prowodyrem tej sytuacji. Napomnienie, żółta kartka. Tutaj goście niewiele mogli w tym meczu zrobić, a jak już chcieli wyjść z szybką kontrą, widzimy świetnie w środkowej strefie boiska. Adrian Pikul przerywa tą akcję. W dalszym ciągu nasz zespół prowadzi 2-0, a to już końcówka pierwszej połowy, 45 minuta. Znowu Michał Zuber asystuje i znowu Dawid Pikul strzela swoją drugą bramkę dzisiaj. Mamy więc 3-0 w tej części spotkania. Jeszcze jedna akcja ruchu Ryki, to już jest doliczony czas gry. Było troszeczkę przerw w pierwszej części spotkania, dlatego arbiter doliczył 2 minuty i właśnie w tym doliczonym czasie gry taki faul Arka Rusinka kończy się napomnieniem. Na szczęście z tego rzutu wolnego goście nie byli w stanie zagrozić bramce Adriana Parzyszka. A więc do przerwy zespół Lewartu prowadzi 3-0, a to już druga część spotkania i tutaj zaczęła się naprawdę kanonada. Najpierw Michał Zuber, widzimy, już jest w polu karnym. Dośrodkowanie, zamyka tą akcję Bartek Marzenta i w 56 minucie mamy już wynik 4-0. Kolejna asysta Michała Zubera. No, świetnie Michał wchodzi w tą rundę wiosenną. Co prawda na razie tylko jedna bramka, ale widzimy, że asystował przy wszystkich bramkach, więc jest to nieoceniony zawodnik dla naszej drużyny. Teraz kolejna akcja zespołu Lewartu. Tym razem Dawid Pikul po raz kolejny umieszcza piłkę w bramce w 57 minucie. Już jest wynik 5-0, więc widzimy, że no, zespół z Ryk już właściwie chyba pogodzony z porażką. Teraz asysta Karola Bujaka i Dawid Pikul bardzo ładnie plasowanym strzałem
obok słupka trafia do bramki gości. Teraz kolejna sytuacja naszej drużyny po prawym skrzydle, dośrodkowanie, tutaj o piłkę walczą nasi zawodnicy, jeszcze do piłki dopada Michał Zuber, pada w polu karnym, ale tym razem arbiter dopatrzył się próby wymuszenia rzutu karnego i nasz najlepszy strzelec zostaje napomniany żółtą kartką. Mamy 59. minutę. No widzimy niestety, ale możemy Michała do klubu Padolino tym razem zapisać. Trzeba przyznać, że decyzja arbitra była słuszna, no ale Lewart niezrażony tymi sytuacjami. Kolejny atak sunie na bramkę gości i znowu Dawid Pikul, znowu świetnie znajduje się w tej sytuacji w 60 minucie, a więc po godzinie gry mamy 6. bramkę dla Lewartu. No dzisiaj Dawid Pikul, niesłychana forma, kolejna bramka, no ale tak jak widzimy, zespół Lewartu w ogóle bardzo dobrze rozpoczął i właściwie zespół z Ryk no nie ma dzisiaj nic do powiedzenia w tym spotkaniu. Tak jak powiedziałem, kolejna akcja, kolejna sytuacja, tym razem przerwana przez jednego z zawodników z Ryk, Bartłomiej Buchak. On właśnie napomniany za ten faul żółtą kartką, a więc po 62 minucie mamy napomnienie dla drużyny gości. A teraz kolejna sytuacja, znowu Michał Zuber w polu karnym, na pewno był faulowany, w którym miejscu za chwilkę zobaczymy, tak jest, jest rzut karny, do którego podchodzi sam poszkodowany i strzela swoją drugą bramkę dzisiaj, a wynik meczu aktualnie na tablicy wyników 7-0, 65. minuta meczu, Michał Zuber takim oto świetnym, pięknym strzałem pod poprzeczkę pokonuje golkipera gości. No ale to nie koniec, tak jak powiedziałem, zespół Lewartu rozpędzony, za wszelką cenę chciał zdobywać bramki, tym razem jednak mamy sytuację podobną jak w pierwszej połowie, tym razem Miłosz Turewicz, no też nowy nabytek z Łęcznej, właściwie ostatnio chyba w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, jak dobrze pamiętam, ale komentował decyzję arbitra i otrzymał napomnienie, podobnie zresztą jak w pierwszej połowie jeden z zawodników z Ryka, więc arbiter jest bardzo konsekwentny, a tutaj mamy kolejną sytuację, to jest 6 minut przed końcem, Artur Szkutnik, takie długie podanie, przyjęcie bardzo fajnej piłki kierunkowo do przodu, od razu z minięciem obrońców widzimy, wychodzi bardzo ładnie w tempo nasz napastnik, przyjmuje sobie piłkę klatką piersiową i lewą nogą strzela bez problemu do bramki gości, a więc mamy 85. minutę meczu i wynik 8-0. Kolejny atak zespołu gości, znowu Szkutnik tutaj naciska, odbiera piłkę obrońcy, jest chyba faulowany i mamy drugą jedenastkę w tym meczu, a więc arbiter dyktuje rzut karny. Widzimy tutaj powalczył Szkutnik i obrońca musiał ratować się faulem, bo od piłki podchodzi Michał Zuber. No i niestety, ale nie wykorzystuje tego rzutu karnego, trafiła piłka w słupek. Co się nie udało Michałowi z 11 metrów? Udało się też z 11 metrów, ale w trudniejszej sytuacji głową w 88 minucie, a więc 2 minuty po tym rzucie karnym. Strzela swoją trzecią bramkę Michał w tym spotkaniu i wynik spotkania już jest 9-0, ale muszę Państwu powiedzieć, że to jeszcze nie koniec, mimo że tablica wyników na boisku Mosiru przewiduje tylko jednocyfrowe wyniki, to nasza drużyna tym razem pokazała, że trzeba będzie chyba pomyśleć nad dopisaniem tam jedynki, bo oto jeszcze jedna bramka, ostatnia bramka już w 90 minucie, Dawid Pikul, piąte jego trafienie w tym spotkaniu i Lewart Lubartów strzela 10. bramkę, ustalając wynik, Dawid ustala wynik tego spotkania. Tak więc no świetny mecz w naszym wykonaniu, cieszy to, że bez straconej bramki Lewart pokonuje w inauguracyjnym meczu Ruch Ryki aż 10-0. Udana inauguracja zespołu Lewartu w rozgrywkach czwartej ligi. Na nowym boisku wygrywacie wysoko z MKS, takie 10-0. Jak byś podsumował to spotkanie? No tak, mecz oczekiwany. W końcu się rozpoczął, także dobrze się rozpoczął. Początek, gdzieś te pierwsze 15-20 minut były trochę nerwowe w naszym wykonaniu, ale do tej pierwszej strzelonej bramki już jakby się zaczęło od tej pierwszej strzelonej bramki jakby mecz się układać i no i wynik się skończył tak jak się skończył, także gratulacje dla chłopaków za poświęcenie, za pasję taką jaką było widać na boisku, także gratulacje jeszcze raz i dzisiaj się cieszymy, a od nowego tygodnia już przygotowania do Lublinianki. Pojedynek strzelców, Dawid Pikul 5 bramek, Michał Zuber 4, niewykorzystany rzut karny, no wygląda to imponująco. No, grają na takich pozycjach, także to do nich należy, ale cieszy ta forma strzelecka w dzisiejszym meczu.
i mam nadzieję, że podtrzymają tą formę w najbliższych następnych meczach. Jeszcze na zakończenie chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę. Zero z tyłu to chyba w tym roku po raz pierwszy. Rzeczywiście, to jest też bardzo ważne, tak jak strzelanie tych bramek, tak ta gra w obronie na zero przysłowiowe z tyłu też jest ważna i też jestem bardzo z tego zadowolony. No to czekamy na 3 punkty w Wielką Sobotę z Lublinianki. Dziękuję bardzo. Tak więc strzelanina w Lubartowie, aż 10 bramek nasi zawodnicy zaaplikowali zespołowi z Ryk. Bardzo się cieszymy, gratulujemy drużynie Lewartu, czekamy na dobre wiadomości z Lublina. Natomiast jeśli chodzi o grupy młodzieżowe, również w sobotę rozpoczęły się rozgrywki w pierwszej lidze wojewódzkiej juniorów starszych oraz w wojewódzkiej lidze trampkarzy młodszych. Zapraszam Państwa teraz na krótką informację na temat tych spotkań. I to jest wszystko w naszym magazynie. Kończąc, chciałbym Państwu złożyć życzenia wesołych świąt wielkanocnych i oczywiście zaprosić do naszego programu już za tydzień, a w nim m.in. o meczu Lewartu z Lublinianką. Dziękuję.